Popatrz, uwaga, bo to jest dużo górne, nie? Tu jest! O, jedzie. No i tak wygląda byk przed atakiem, nie? Tak robi nogą, tak, to jest prawda, to nie jest żaden fake. Kopię nogą i potem leci do przodu. Tydzień temu zaatakował pracownika byk na dole. Ja w ostatniej chwili wleciałem z rurą, nic mu nie zrobił. Jakbyś dostał tak od takiego 80-kilowca dwa takie midle bez gardy, z całej pety, nie? To jest ta odwaga, żeby tam wejść, nie? Wiesz, jest twój kumpel z pracy, tu już nie ma zmiłuj, nie? Ty mu ratujesz życie. To jest przypał, nie? Straszny. I my z takim dziadem musimy współpracować. Niezły będzie dzień, nie? Już mam gówno na bucie. Idziesz! Już, kurwa, bo ci zajebę na chwilę. O! I teraz byka słyszycie na obozie, nie? Czemu ja mam buta osrane? To mnie zastanawia, skąd? To naprawdę to tak się rozbryzgało? Krowa jak kaszle, nie? Jak sra i psiknie albo kaszle podczas rania, nie? To na 6 metrów potrafi. Właśnie, na 6 metrów! Ty masz osrane spodnie, ja mam... Ale żajcie to, idziesz ze teraz oborą, komórka i do krowy masz pół metra. Jak je taką laksą, to jest niestety na wysokości klaty i głowy, nie? Siemano. Siemaneczko. Spontaniczna misja, dzień jak rolnik spędzamy, więc jest z nami Sebastian Fit Farmer na TikToku. Witam serdecznie. Doświadczymy, myślę, czegoś wyjątkowego, bo nie byłem w życiu chyba na większej farmie. Mamy i pola, i uprawy, i do tego jeszcze mamy skup zboża. 600 sztuk bydła na tym obiekcie jest tutaj. Bydło, koty, kurczę. Wszystko się zgadza i jedyna rzecz, która mi się nie podoba w tobie, to jest twój strój na dzień dzisiejszy. Myślę, że... Ale co, masz coś do bluzy żabki? W tym stroju tego nie ogarniemy, ale proponuję, żebyśmy przeszli od razu się przebrać i zaczniemy działać, bo mam dla ciebie naprawdę parę ciekawych niespodzianek. Przebieramy się zatem. Ja już dresik, kalosik, koszuleczka nowiutka, silo ekstra. Pięknie. Już tutaj zarys rolnika jakiś tam widzę. Jest coraz lepiej. Tu jest, piętaszek jest zdarty. Jest zdarty, ale tu dlatego ci dałem tyle par, że pokryjesz jedną dziurę drugą. Niech cię nagra w tym stroju i to już wystarczy. No. Szedłem z nimi, nie patrz, nagrywaj to. Bo ja mam taki, tak się bujam i chodzę takim długim krokiem. Tak, to pasuje, bo to jest taki typowy rolnik, taki wiesz. Myślę, że pierwszym zadaniem będzie wysprzątanie wybiegu dla krów. Następnie pościelimy w tym wybiegu. Pierwszą drogę, którą zrobiłem na skróty, czyli wypuściłem już byka i go schowałem. Twoim zadaniem, przyjacielu, będzie wprowadzić tego byka z powrotem na ten okulnik. Będzie to jeden z najcięższych przeciwników w twoim życiu. Milion. Ciekawe, ile to kosztuje w ogóle. Ale dobry łazik, to on w ogóle... On powiedział mi w ogóle, że ten beton, co tutaj jest wylany, to 2 miliony kosztował. Patrz. I na mnie. Jak odwinąć poprawnie balot? Albo go rozcinamy nożem. Z racji tego, że jesteś jeszcze niedoświadczony, zrobimy opcję taką pewną. Odbijamy sobie tą siateczkę dookoła i musisz tak obejść całego balota i wyjąć całą siatkę ze słomy. Dobrze. Dobra, odwinięte i teraz trzeba podpatrzeć Sebastiana. Ile waży takie coś? Taki balot waży 200 kg jeden. Ja będę ci towarzyszył przy pierwszym balocie. Po pierwsze, żebyś tak jak sam stwierdziłeś, nie podpatrywał ode mnie i porównamy sobie czasowo, jak zejdzie tobie rozłożenie balota i jak doświadczonemu rolnikowi. Liczymy czas? Liczymy czas. Dobra. A za nami jest ten byk, którego wygoniłem. Patrzcie, co robi z widzem. Patrzcie to. On tu będzie chciał wyjść, nie bójcie się go, bo on może wyjechać z bramą, nie? To też jest taka szansa. Nie? Jak wyjdzie ten byk z bramką, uciekamy wszyscy, bo to nie ma żartów. Dobra, tak, tu ma być wszędzie pościelone. Ja piszę, wiesz, ale a jaki... No to startujemy. Kurwa! Jaki ten byk? Tu teraz jesteś na równym betonie, normalnie jakby warunki są takie, że jeszcze grząźniesz w gnoju, więc to już jeszcze też nie ułatwia, samochodzenie już sprawia problem, nie? O, i to już jest dobra, to jest coraz lepsza taktyka, dokładnie tak. Tak całą masę już, jak się rozwalił balon. Sam ten narożnik, panie kolego, i będziesz pan jak na razie rolnikiem na 3+, ale i tak ładnie się radzi. Bo na ogół jak daje ludziom tak z miasta, czy ktoś pierwszy raz ma widły w ręku, to w ogóle nie wie jak się... Tobie to idzie, więc widać, że kiedyś łopata już nie raz była w ręku. Mamy! Zaliczone. Mamy pościelony jeden balot. 6 minut. 6 minut strzeliłeś jeden balot. A tak byk atakuje barierkę, teraz przebiłem nowy dom.
Wow, matko! O, tak miało nie być, to się wytnie. I teraz ja się biorę za mojego balota. Prosiłbym o włączenie czasu. Farmer z racji tego, że już jest doświadczonym rolnikiem, to o! I to się rozwija na bok, no dobra. I to się rozwija tak, panie kolego. Łapy dostają mocno. No i mamy to. Jeszcze trochę bym poprawił, nie? Tutaj. Tutaj. Jeszcze troszkę. Czekaj, jeszcze troszkę bym poprawił, nie? Dobra, no stop, okej. Okay. Dobra, mamy. Minuta 50 jest. No to teraz zostało nam najgorsze. Rozgrzeweczka za nami. Wścielenie to tak naprawdę jakby zabawa z tego całego zadania. A bierzemy się za rzeczy priorytetowe. Zostało nam otwarcie tego okulnika. Jest tam byk, który jest rozpłodnikiem. On rządzi w tym stadzie. Niestety, przyjacielu, nie my. Więc bardzo szybkim ruchem otwieramy pierwszą barierę. Lecimy na koniec okulnika, otwieramy drugą i trzeba zdążyć przed bykiem. Uważać na to trzeba bardzo. W razie czego katapulta przez barierkę jak najszybciej. A, byk już idzie. Byk już jest tu i teraz szybko musisz ogarnąć tamtą stronę. Byk już idzie. Teraz zobacz, patrz, przyszedł. Najważniejsze jest, żeby nie tracić byka z oczu. Na byka zawsze trzeba patrzeć, no bo to jest taka główna zasada, nie? Takich byków tutaj to już za dużo, już speniał. Ewidentnie speniał, jak cię zobaczył, to jest prawda. Łysy, chodź. Ja myślę, że rzeczywiście trzech byków jest w tym stadzie teraz i on speniał. No, what can I say, nie? Wiesz, no. Jesteś kozak, bo stoisz za płotem. Jest łysy. Łysy. O, aby i tu masz cielęta? No. Co ile nowy ci się rodzą nowe? Codziennie. Codziennie? Codziennie praktycznie coś się rodzi, nie? Od 60-70 kg do 250 do 300 po tej stronie i stąd już potem idą na dalsze grupy. Z racji tego, że jedzenie się podgarnia na dwóch oborach, to mamy co robić. I cieszę się, że pierwszy raz mam kolegę do pomocy. Proszę za mną. Ile taki byk kosztuje, jak kupujesz? 12 do 15 tysięcy sztuka. Z racji tego, że mam kolegę do pomocy. Żeby było uczciwe, ja zgarnę tą po lewej i tą po prawej. No i w ten sposób teraz nabieramy żarcie i podgarniamy żeby każda krowa miała jedzenie. Jeżeli jakaś krowa nie ma jedzenia, to musisz wziąć wtedy skupki, gdzie jest dużo żarcia i zanieść tej krowie, która ma mało. Dobra. I w ten sposób jedziesz sobie do połowy, a ja jadę od połowy w tą stronę. No dobra. Przepraszam, krówko. To wszystko jest na zwiętych plecach. Ja nie wiem, czy ja to dobrze robię. Dobrze robisz. Nie wiem, ile zostawić, nie? Dobrze robisz. Chodzi o to, żebyś rozgarnął równomiernie wszystkim krowom. Taki musi być zamysł, żeby każda krowa miała jedzenie. Ja już swoją połowę skończyłem. Ja. Tu jak już jest, to już nie musisz podgarniać. Nie tam, gdzie jest, to... Dokładnie. A pilnujesz na przykład w takiej pozycji, jak to robisz, czy na zgiętych rzeczywiście? Staram się pilnować, ale to wiesz jak bo, jest. Bo wiem, się bo lędźwia, siadają lędźwia. Najprościej uginać nogi, nie? Tak. Ale ty masz ten sam problem co ja, bo jesteś wysoki. Wysoki. I jest przypał straszny z takimi prawami. Idziemy teraz zanieść łopaty i idziemy do drugiej obory, no bo drugą oborę też dobra, trzeba podgarnąć. Dobra, robimy. No i taką czynność wykonujemy 3-4 razy dziennie. Nieźle. Ile osób tutaj pracuje? 14. 14 osób, to i tak nie jest dużo. Klasyka. Dawaj. Paczka i gnój. To jak już tu jesteśmy? Robiłem. Gnój się przerzucał. Musi być. Gnój to jest klasyk. To jest typowy bit. Jest gnój? Jest gnój. Jest gnój. No to jest dość specyficzne zadanie. Wchodzisz, zamykasz zawsze za sobą, zamykasz barierkę. Jak wchodzisz i teraz tak. Gnój się zbiera plastrami. Czyli plaster nakładamy na plaster. Znowu plaster na plaster. Okej. Okay. Następny plaster. Ja tak na przykład zbieram. Paweł też tak robi, on podobnie robi jak ja. To jest taka technika, bo jest łatwiej posprzątać jakby i więcej jesteś w stanie załadować. To już waży wtedy, nie? Tak bardziej, bo tak byś po pustych widłach ładował, nie? Dobra. Do przodu cały czas sobie będziesz się przesuwał i te placki tak właśnie zbierał. O, dokładnie. I teraz ten placek połóż z przodu. Gówno? Połóż go z przodu. Tu? Tak. I teraz nabierz to gówno i to, co nałożyłeś pod spodem. I teraz połóż go dalej gdzieś i będziesz już coraz cięższe, to dochodzą kilogramy. Zobaczysz, że to za chwilę będzie ważyć, naprawdę będzie ważyć. To jest chyba najbardziej klasyczne zadanie na gospodarstwie, jakie istnieje, nie? To jest siłownia za darmo, my to nazywamy, no bo sama nazwa wskazuje. A macie problemy z plecami? Osobiście ja nie mam, pracownicy też nie. O, i to już masz ładną kopę.
To już 30 kilo, jak nie lepiej. O, ale teraz masz kubkę. Teraz widły pękną. Leś nawalił trzonek szczeli. To jest gnój z jednego dnia. Wczoraj to było ładnie, sucho, to było ścielone, ta słoma była piękna, a wygląda teraz już tak. Ile pracy, żeby zjeść sobie steka. I to nawet nie steka, ponieważ weganie dzięki temu zadaniu, co teraz robisz, przyjacielu, mają swoje produkty. Bo nie wiem, czy wiesz, bardzo duża część ludzi, którzy nie jedzą mięsa, nie mają pojęcia o tym, że bez gnoju nie urośnie nic. Kompletnie nic. Popatrz, uwaga, bo to jest dużo gówna, nie? Tu jest gówna, attention please! Dużo gówna idzie! Lubcie tylko mleczne. Ja byków ogólnie nie mam, bo ja mimo tego, że jestem rolnikiem, to i tak to rozkminiam, wiesz co, że te zwierzęta nie mają dobrego losu, nie wiesz. No zwierzę na rzeź, no nie ma za ciekawego życia, więc z przyczyn moralnych nie robimy zwierząt na mięso. To zwierzęta na mięso to są głównie byki, czy co? Zwierzęta na mięso to są głównie byki. Byki to jest konkretny stek, smakowo. Duża waga, smakowo, ale idzie, kopata. Ciężkie, nie? Jo. Już? Ja zawsze zgarniałem butem. Butem było najprościej zgarniać kaloszem. O, właśnie w taki sposób sobie robiłem. Ale jest zaliczone, kolejne zadanie jest zaliczone. Klasyczne gnój, teraz zostało ci tylko wywieźć taczkę. Waga jest. Co jest, idę to? I tu po prawej stronie kalibrujemy teraz. No siła, siła, siła. Tylko siła. Jak masz siłę, a że masz, to możesz zanieść to tam i wrzucić tak, żeby nie wrzucić na cielaka. Ja tak biorę często słomę, jak chcesz możesz wziąć, jak nie to jadę. Tak? Normalnie ile, jakbyś... Ile waży balot taki? Balot 200 kilo, tu co jest, to myślę jest 60... Ciekawe. 50-60 kilo. O kurde! Wyrywasz, cyk i pruszysz. Ho, ho, ho! One sobie pójdą tamtędy. Nie? Dobra. Cyk! I dalej, nie. Na następnego jest. O, samo, bierzemy. To już jeszcze gdzieś przerzucać? Czy nie, tu już wszystko. Dobra. One tam przejdą. Dużo. To jeszcze można przerzucić do dużych. Okay. I gra. Kolejne zadanie zaliczone. Dalej, Wodeczku. Twarz będziemy robić minę. Chodź tu szybko, przyjechali widzowie. Goście, koledzy nasi, szybko. Ty musisz mu pokazać. Ty nie krzycz na niego, tylko masz pokazać mu minę. Tak, minę. Jaką siłę ma byk, one jeżeli nie, chodzi o głowę? Wiedzą? On ci nic nie zrobi. Jak go dotkniesz tak... Ale to ma. Mama. No Wodeczku mój. No, co trzeba? Położyłem nogę na nim. Stałem na nim tak. Zaraz wam pokażę nagranie. O, jest. Nie? I on na zawołanie prawie, nie? To co? Jest Wodeczek. Dzisiaj próbowałeś usiąść? Dzisiaj próbowałem na nim usiąść. Próbowałem zrobić coś takiego, że podchodziłem sobie od boku. Siadaj. Opieram się na nim, żeby zobaczyć, czy się będzie dało jechać. A wy... I no, na razie jeszcze nie jest gotowy, wiesz? Się odsuwa. Muszę mu dać czas. Jest to siła ogromna. Chwyć dwa. No i do dołu. Do dołu. On by cię podniósł do góry, pionowo. Nie. Stąd to już bym je podniósł głową. On by podniósł cię głową samą, dokładnie. I wyrzucił, nie? No to wsiadamy. Nie, tego bym nie robił. Fajnie, nigdy byka... No widzisz to, powiem ci, że tu masz naprawdę... Ja go wychowywałem, pani Gosia, taka moja kierowniczka, go wychowywała i on jest bardzo spokojny. Dlatego to jest naprawdę ewenement, jak chodzi o byka. Widziałeś, jak łysy się zachowywał, nie? Masz okazję poczuć tą siłę, nie? Miło poznać. Ale... Dawaj róg. Tu. I próbuj do boku ją. O, i teraz on zacznie dopiero się opierać, nie? O, widzisz? Czujesz to? O, widzisz? To jest tylko jeden ruch, nie? Pyk. Nie ma szans. Bo wcześniej jego brałeś, to on się bał. Jakby on w ogóle się nie bawił. A jak już go podchwycisz tu i go zaczniesz on skręcać, jakby muchę strącał. Muchę! On jakby... nic nie czuje. To tam... On się tylko prostuje, wraca do pozycji. Jesteś moim świniaczkiem, nie? No i to jest to, nie? Przebierankę ja mam 4 razy dziennie, nie? Tak jak widzisz, jest łąka i są rowy pomiędzy. Widzisz to? Aha. Nasza łąka, druga, trzecia, czwarta i tak aż do samego miasta tam. Wasza? To są same łąki. Jeszcze mamy pola. Gdzie chowasz Ferrari? Z tymi dużymi kołami. Ferrari to na ten. 5. Powiem tak, to jest to, co kolega, który nas też kameruje, pytał. Jak to jest z tymi rolnikami, że te pieniądze niby są, niby ich nie ma. Prawda jest taka, każdy rolnik ma bardzo duży przemiał pieniądza. Czasami to się zdaje, że jesteś milionerem. Na przykład jak kupujesz nawóz. To wtedy jestem normalnie milioneros. A jak już płacą mi za zboże, no to wtedy już jestem bidus, nie? Bo to są takie tematy. Ogólnie przemiał kasy jest ogromny, zostaje coś w portfelu, fakt faktem, czasy są trochę trudniejsze, ale nie jest źle. One za chwilę zaczną się nami interesować i przyjdą tu praktycznie wszystkie, jak to się stać. Tak? To jest kwestia 5 minut, nie? Patrz.
Byka widać po siusiaku pod spodem albo po dziurce w kolczyku. Jeżeli jest dziurka w kolczyku, tak jak ten, to jest byk. To jest też byk. I to są byki, które są wykastrowane, nie mają jaj, dlatego są spokojne jak krowa i zobacz różnicę pomiędzy tym, a na przykład łysy. I to jest byk, który ma 400-350, na przykład bysiu, który o, on na przykład rękę. Nie? Na takiego możesz siadać normalnie. To tam możesz nawet teraz podejść i spróbować, bo on najwyżej cię zwali, nie? O, jędzor mocny jest, silny jędzor, nie? O kurz. Chwyć ten jędzor. Dajesz mu rękę, gdzieś. Próba rozpłodowa? Tak się wyszukuje rudę, ruje w stadzie. Okay. To też ciekawostka, taka nauka życiowa. Jedna jałówka skacze na drugą. No i jeżeli ta, która stoi pod spodem sztywno, wypina się i stoi, nie ruszając się, wiemy wtedy my rolnicy, że trzeba ją zapłodnić. Ona jest gotowa na to. Jeżeli ucieka spod spodu, no to wiadomo, że nie jest. Dobra. Jazda! To jest siła, to jest farmer morski. Powiem szczerze, że chyba mam kupę w gaciach. Chyba zrobiłem kurwa dwójkę. Wyglądało mocno. Powiem ci, że czułem też mocno. Zastanawiałem się, kiedy się zatrzyma. Mówię, skier poleci przez ten płot. Nie, ja się boję, boję się. Nie moja krowa. Przenoszenie cielaków z końca do końca. Też się wydaje niby takie coś, a bierzesz jednak trzeba fizycznie. Teraz wygląda to tak. Cielaczki. Mamy cielaczki. Taką kolejną normalną rzeczą, jeżeli pracuje u nas kobieta, no to kobieta przeprowadza cielaka, ale bardzo często zdarza się tak, że ty weźmiesz tego białego, ja biorę tego, otwieramy sobie kojec i trzeba je przenieść na przykład do innego kojca. Jest to normalne zadanie, bardzo ludzkie i takie normalne. Czyli bierzemy cielaka, zobacz. Musisz sobie go złapać pod ścianę, tu i patrz. Jak masz zablokowane ciele, jedna ręka pod szyję, a druga pod dupę, tak jakbyś brał kobietę. O, hop. I teraz z tym cielakiem wychodzisz z kojca. Wychodzisz z kojca i na przykład go musisz przenieść do innego kojca, czyli na przykład do tego, albo pójdziemy tam. O. Cielaka się bierze, bo już jest za duży. Wnosimy go na przykład tu. Cyk. I teraz będzie w tej klatce. To taki przykład jest, nie? Idzie majster z tym drugim? Ile one ważą? On tak ma 70-80 kg. O. O. Nie będzie uciekał? Nie będzie uciekał. I przenosisz go normalnie do drugiego kojca. Śmiało. No się boję. Ale dziwne. Ale dziwne. Jest co dźwigać, przyjacielu, nie? O stary. No? Dokąd? I na ziemi połóż i teraz będziemy je wprowadzać do drugiego kojca. O. I tak facet sobie poradzi, kobieta jest co robić, nie? Ale czuję ostry sierść, ten. Sierść. Nie, to jest odchody teraz, to czuję tak, w sensie taki ostry mocz. O! O! Nie. Czuję ostry mocz! O, leży, amoniak! Ja biorę białego, z racji tego, że biały będzie tu i niesiemy je z powrotem sobie, bo to było tylko pokazowo. I to sobie ładnie do końca wchodzi, zadowolony cielaczek. Prosimy o drugie ciele! Tamten był chyba trochę cięższy. Bo jest przodna. Czekaj! Jest co robić, nie? Co? Zamykamy, cyk. Znaczy wiesz, ja, to też ja nie. Bo człowiek się boi. Jakby ja wiem, czy urwiesz nogę, czy głowę, ja wiem, ja wiem. No nie wiadomo, jest strach, że się krzywdę zrobi. Jest strach, bo nie wiedziałeś, co jest grane, ja wiem. I tu jest Ola ulubiona siwucha, o. Możesz sobie tak nawet przyklęknąć na kolano, ona się przytuli, ona jest kochana także człowieku. To jest bardzo stara krowa, o, widzisz? Lubi cię. No przecież. Nie no, ty chyba masz coś więcej niż tylko strój z rolnika. Jednak, jakieś powołanie tutaj zalążki tak, widzę. Jednak krowy czują jednak dobrych ludzi i czują, że krzywdy im nie zrobisz, więc to jest bardzo dobra oznaka. Są ludzie, którzy przyjeżdżają do mnie na gospodarstwo i zwierzęta ich nie lubią. To ci powiem szczerze, że są tacy i byk czy krowa naprawdę buczy od samego wjazdu auta. Dej, żarcia trochę. O.
O, i ona już cię lubi. Już jest koniec. Już trochę chcesz, sztachnie się i... Chcesz, żeby widzowie nazwali? Twoi widzowie wybierają imię, dlatego... A jak wybierzemy? Najbardziej lubiane? Czyli mamy możliwość nazwać dzisiaj krowę wspólnie. Piszcie w komentarzach swoją propozycję na imiona i te najbardziej lajkowane będą brane pod uwagę. Nie róbcie żadnych głupot, tylko szczerze, jak chcemy tutaj tą krowę piękną nazwać? Będzie nasza krowa AJ-a u Sebastiana. Będziesz jej ambasadorem. Takie, o! Czy to znaczy, że muszę sponsorować? To znaczy, że musisz ją zapładniać raz na dwa lata. Spróbuj na nią wejść. Serio? Poważnie. Jest cięższa, ona ma 500-600 kg. No, ona da się. No, dobrze. Wejdziesz. Ja pierdzielę. Wejdziesz, wejdziesz. Tu możesz wejść, bo tego nie ma. O, jedzie. Widziałem, jechałeś! To ujęcie, co chwilą było, to jest koniec, wybiegła i jest. Ale jak jechał, ja się bałem, wiesz, no nie mogłem się wspiąć. Nie mogłem się wspiąć. Ja się bałem, bo wiedziałem, że tam jest kurka i że ona pobiegnie na dół. Mówię, nie zatrzyma się nigdzie. Gratulacje, stary. Ale co jest najlepsze, ona jest znowu z powrotem tu i znowu chce jechać. Nie, bo jest adrenalinka, nie? Ja zszedłem już, bo nie mogłem jej objąć. Tak. Nie mogłem tam się wspiąć w ogóle. Do czego konkretnie służy ten pojazd? Bo w sumie przewozisz im teraz tak naprawdę, no co, te bele siana przewoziłeś? Nie? Jest to ładowarka, więc tak jak sama nazwa wskazuje, służy do ładowania, ale także i do przewożenia po drogach różnych materiałów. Ładujemy, przewozimy, ładujemy, przewozimy. Ładowarka. Ładowarka. Okej, okay. Jaki jest koszt takiego sprzętu? No koszt takiego sprzętu to jest mniej więcej nowego czy używanego? A, no nie, no nowy. No, nowy? Pół miliona. A kupowałeś nowy? Kupiłem dużo? Akurat dwuletni, ale też była to kwota dość duża. Nowy taki sprzęt kosztuje ponad 500 tysięcy. O stary, policjanci mi nie dali, to mi farmer da pojeździć. Jak włączam bieg do przodu, to muszę mieć hamulec wciśnięty. Nie musisz mieć, tu nie, nie? W aucie nie, w aucie, bo tu nie jedzie od razu. Cyk i do góry. Czekaj, do środka? Ja się boję. A, okej. Okay. I już jedzie. Proszę zaparkować koło paszowozu z boku na placu, panie rolniku. Ostatni test dzisiaj. Bardzo dziękuję za miły dzionek. Powiem ci szczerze, że jestem w szoku. Dałeś radę, jest co robić. To działo się, dużo się działo. Jest i bardzo dużo tutaj można zrobić i wymyślić. Jeżeli macie jakieś swoje też pomysły, to piszcie propozycje, bo może tutaj jeszcze uda się wrócić. Ty masz bardzo dużo w ogóle możliwości, masz dużo terenu. Potencjał jest nie do wykorzystania. Masz, też widać, że Seba ma instynkt influencera dobry, jakby czuje beczkę i wie, z czego robić content. No i też widzę, że jesteś otwarty na takie wariactwa. Przejazd na krowie win, top 1, nie? Szapoba, to rozwaliło mój system, jo, ogólnie jak to zobaczyłem, to jestem w szoku, nie? Ale twoja rakieta była mocniejsza. Tak, ja dosiadłem tego byka niczym R6. Widzimy się w następnym materiale, linki do profili Sebastiana również w opisie pod filmem. Dokładnie, zapraszam, również można zaobserwować, powymieniajmy się trochę obserwującymi, ponieważ jest to bariera miasto-wieś, miasto-wieś, wieś-miasto, a bardzo fajnie by było, jakbyśmy się wymieszali i to będzie coś. Także zapraszam. Jeżeli ja jestem ten z miasta, bo myślałem, że trochę wsi we mnie też jest, to zapraszam również tych ze wsi. Jeżeli widzowie przyszli tutaj od Seby, to zapraszam, zostańcie na dłużej. Siemano! Dokładnie. Cześć. Siemaneczko, hejo.